badania Narodowego Instytutu Psychiatrii w Bostonie wykazały, że nie da się odnaleźć źródła zjawiska znanego jako koszmary senne, podczas gdy źródłem zwykłych snów są podświadome pragnienia. Większość koszmarów wygląda, jakby pochodziła z jakiegoś zewnętrznego źródła. Kiedy badani mieli opowiedzieć swoje koszmary, prawie zawsze mózg wykazywał aktywność w sferze odpowiadającej za prawdziwe fizyczne wspomnienia, a nie w sferze, gdzie zapisywane są normalne sny. Inaczej mówiąc, ci obcy i potwory, które widzisz w swoich snach, istnieją naprawdę.